witam wszystkich w kolejnym trzecim odcinku serii moje IKE gdzie prezentuję swój portfel spółek dywidendowych które nabywam w ramach IKE czyli indywidualnego konta emerytalnego dlaczego IKE dlatego że jest to forma taka która jest zwolniona od płacenia podatku od zysków kapitałowych czyli tak podatku belki a jest to szczególnie tutaj dla mnie dobry... Ze względu na to, że mogę bardziej wykorzystać procent składany w przybudowie tego portfela. Także trzy słowa klucze to są takie rzeczy jak właśnie IKE, dywidendy i procent składany. A teraz już może powiem, jaką spółkę nabyłem. Tutaj widzimy ten portfel. Nabyłem spółkę GPW, Giełda Papierów Wartościowych. Mamy listopad 2019 roku. I właśnie ta spółka trafiła w tym miesiącu do Portfela. Wpłaciłem 1000 zł, jak widać tutaj, i nabyłem 24 akcje tej spółki na łączną kwotę 912 zł. Cena jednej akcji to było 37,8. Mamy w tej chwili jeszcze październik. Ja tutaj być może troszeczkę się. Pospieszyłem, ale, ale obawiałem się, że, że być może te akcje pójdą w górę, dlatego właśnie już teraz je nabyłem. I w sumie to, to na dzień dzisiejszy to one jeszcze troszeczkę staniały. 37,4 bodajże kosztują, ale jakby to, to tak, to tak dodatkowa, dodatkowa informacja, dlaczego GPW? Dlatego, że tak w tym, w tym roku w marcu. 29 marca pojawił się komunikat odnośnie aktualizacji celów finansowych spółki GPW, i w tym komunikacie spółka podała taką informację: oprócz y, poziomu przychodów i, i, innych i innych takich finansowych y, informacji, y, które mają jakby w planie do zrealizowania do 2022 roku, podali taką informację, że na lata 2020-2022 dywidenda zysków będzie wynosiła nie mniej niż 2,4 zł na akcję. Czyli teraz 2,4 zł na akcję przy tym kursie, który ja nabyłem, to możemy tutaj sobie policzyć 2,4 podzielić na 37,9 to się równa. No i to możemy pomnożyć razy 100. Czyli, <coughs> przepraszam, dywidenda będzie wynosiła 6%. 6,3% taka będzie dywidenda na te lata. Oczywiście, tutaj mówimy o dywidendzie do kursu, po którym ja kupiłem. Być może będzie tak, że ten kurs wzrośnie. Teraz zobaczymy sobie. Jak wygląda aktualnie sytuacja? Mamy tutaj wykres roczny spółki GPW. Jak widzimy, tutaj korekta. Spółka potaniała. Ja, tak jak powiedziałem, kupiłem ją w październiku. Mimo, że, że tutaj nagranie dotyczy listopada, ale obawiałem się, że właśnie tutaj ta, ta spółka wzrośnie. Dlatego kupiłem ją. Ona jeszcze tutaj te cena tak. No waha się w podobnych poziomach, pomiędzy 37 a 38 zł. Ja, tak jak powiedziałem, kupiłem ją za 37,8. I teraz tutaj mamy wykres, właśnie roczny, i pokażę jeszcze wykres 3-letni. Tutaj mamy MWIG 40, i właśnie w skład tego, tego indeksu wchodzi spółka GPW. Jak widzimy na tym wykresie indeks osiąga najniższe poziomy od 3 lat. Tutaj może jeszcze pokażę pięcioletni. Tak, tutaj są, są poziomy z, no, sprzed, sprzed 3 lat, w tej chwili minima. Więc myślę, że jest to dosyć no, dobry moment na, na wejście właśnie w tą spółkę. I jeszcze, dlaczego, dlaczego, dlaczego akurat giełda papierów wartościowych? Tak jak powiedziałem, w strategii tej, którą mam w tym portfelu jest ta, ta, takie założenie, że kupuję akcje spółek dywidendowych. I tutaj widzimy, że ta spółka dywidendy wypłaca nieprzerwanie 2010 do 2018 roku. W, w tym roku także była, była wypłacona dywidenda i była to dywidenda na bardzo fajnym poziomie. To będzie około bodajże 8%. 8 w tej chwili to, to, to jest taka wartość. A też możemy sobie policzyć: 3,18 podzielić na 37,80. To jest no 8,5 niecałe poziom, poziom dywidendy, więc, więc jak najbardziej w jak tym. Najbardziej ciekawa dywidenda pod tym kątem właśnie tą spółkę mogę kupić i też nawet jeżeli, jeżeli to będzie ten poziom o którym pisali w tym komunikacie to, to ja uważam, że lepsza deklaracja, deklaracja byle jaka niż, niż jakby w ogóle tej deklaracji nie było jeśli chodzi o, o politykę dywidendową, więc tutaj kupuję spółkę z w takiej perspektywie, że te 3 lata 2020, 2021, 2022, ta dywidenda będzie wypłacana i będzie to minimum 2,40, ale w roku 2021 to powinno być 2,5, a w roku 2022 2,6, więc tutaj jest też zakładany wzrost coroczny dywidendy. Co też jest, jest, jest dobrą, dobrą informacją, ale tutaj mamy jeszcze takie, taką informację, że dywidenda nie mniejsza niż 60% zysku. Więc jeżeli ten zysk okaże się wyższy, to ta dywidenda też będzie wyższa. Więc kupuję minimum będzie to 2,40, ale może się okazać, że będzie to więcej. I z takim właśnie założeniem tą spółkę kupuje. Jak widzimy w 2019 roku było to więcej, bo było to 3,18. Myślę, że, że ta dywidenda może być wyższa niż, niż, niż to minimum, które jest zakładane w tym komunikacie. Kolejna rzecz, dlaczego, dlaczego akurat GPW? Kolejnym argumentem przemawiającym za, za nabyciem akcji tej spółki w mojej ocenie jest PPK. PPK może wpłynąć pozytywnie na, na kurs y, tej spółki i, i, i przysz, przyszłe zyski, dlatego że, że no, trafią te środki na właśnie giełdę papierów wartościowych, a z giełda papierów wartościowych zarabia na obsłudze obrotu y, tych, tych, tych właśnie środków, instrumentów finansowych, towarów także pod tym kątem y, jest, jest, to, jest to jak najbardziej, myślę, dobrze, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie, do której spółki trafią, w jakim stopniu tam. To jest określone w ustawie o PPK, ale, ale nie, nie potrafimy wskazać, że do tej czy do tamtej spółki, spółki trafią te środki, ale wiemy, że trafią na giełdę papierów wartościowych, co przełoży się na obrót i myślę, że, że, że pod tym kątem możemy właśnie tutaj celować w giełdę papierów wartościowych. Dywidendy wypłacane przez, przez spółkę są regularne, no i myślę, że w jej interesie jest to, żeby, żeby, żeby one były regularne. Ona musi być przykładem dla innych spółek, no bo w jej interesie jest to, żeby ludzie handlowali na giełdzie papierów wartościowych, inwestowali też długoterminowo, dlatego że jej obroty zależą właśnie od, od tych rzeczy więc no musi być przykładem i, i myślę, że to takie sytuacja, gdzie przez jakiś rok powiedzmy jeden na przykład byłaby dywidenda niewypłacona, nie byłaby zbyt dobrą sytuacją dla, dla tej spółki, dlatego żeby było to negatywnie odebrane przez osoby handlujące, inwestujące. Jeszcze chciałbym pokazać tutaj właśnie swój portfel ja już wcześniej posiadałem akcje giełdy papierów wartościowych po dokupieniu tych 24 sztuk mam już ich łącznie 53 także, także stało się, stała się to spółka, która jest naj, największa pod kątem procentowym jest największą pozycją w moim portfelu tak jak widać, tutaj na udział procentowy w, w, w wartości portfela. Ja będę chciał tutaj mniej więcej to wyrównywać, żeby nie było jakiejś dużej dysproporcji pomiędzy tymi spółkami. Mniej więcej, żeby to było, no chciałbym, żeby to było tak 8 do 10 spółek dywidendowych. Póki co, jak na razie. A ja myślę, że w przyszłym roku zrobimy sobie pierwsze. Podsumowanie tego, tego portfela i zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj jeszcze pokażę wykres. W tej chwili środki, które już wpłaciłem na, na, na to konto, to jest 5800. W tej chwili wartość tego, tego, tego tych, tych aktywów to jest 5783. Także widzimy, że maleje, ale tak jak powiedziałem, ja się spodziewam tego, że ten wykres z czasem, w długim horyzoncie, będzie się zmieniał zdecydowanie na korzyść IKE w kontekście porównania wpłat do wartości rachunku. Zapraszam tutaj osoby zainteresowane do, do grupy moje IKE, gdzie chciałbym rozmawiać na ten temat, jakie spółki. Kupić do, do portfela w przyszłym miesiącu, czyli tak jak teraz y, mamy y, listopad, tak, tak tutaj chciałbym podyskutować na temat tego, jakie Waszym zdaniem spółki powinny się znaleźć w tym portfelu w grudniu, co, co, co jest, y, co warto kupić, jaką spółkę, dlaczego akurat w tym terminie, i, i, i po prostu chciałbym tutaj. Rozmawiać na ten temat, tak ta ta jak podjęliśmy taką rozmowę, y, jaką spółkę kupić w listopadzie, zaproponowałem kilka, kilka, kilka spółek, właśnie GPW, którą kupiłem, ale jeszcze była i firma, Ambra, jak tutaj Mateusz fajnie podpowiedział, że, że właśnie GPW ja też y, najbardziej się skłaniałem ku GPW, y, z właśnie z tych powodów, o których powiedziałem wcześniej. Także zapraszam tutaj na grupę. Mam, mamy już tutaj 7, 7 osób dopiero, ale, ale są to osoby, które wiem, bo, bo sam ja zaprosiłem do udziału w tej grupie, które no na pewno dużo mogą podpowiedzieć, zwłaszcza osobom, które zaczynają swoją przygodę. Wiadomo, fajnie jest nie popełniać błędów uczyć się na doświadczeniu innych, a jeśli chodzi o, o te osoby, które się znajdują już w tej chwili w grupie to na pewno z ich doświadczenia można bardzo dużo wynieść, więc, więc tutaj zapraszam osoby chętne do, do udziału w grupie, ja będę też zaproszenia przyjmował i myślę, że, że taki właśnie jest cel tego założenia tej grupy facebookowej, moje IKE akcje spółek dywidendowych, żebyśmy tutaj się wspólnie edukowali. Pozostaje mi tylko dodać, że treści przedstawione w tej publikacji są prywatnymi moimi opiniami, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2015 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych. Czyli ogólnie nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje, które ktoś podjął na podstawie moich treści, które prezentuję w tym materiale. Także Decyzje odnośnie zakupu spółek podejmujemy sami. Jeszcze raz zapraszam wszystkich na grupę i serdecznie dziękuję za subskrypcję, które otrzymałem za, za oglądanie dotychczasowych materiałów. Fajne komentarze się pojawiły pod filmikami. Pozdrawiam i zapraszam do komentowania i subskrybowania tego kanału. Pozdrawiam.